urządzenie UZK przeznaczone jest do zrywki karp po wywrotach na powierzchniach leśnych klęskowych. Maszyna została zaprojektowana po klęsce huraganu w sierpniu 2017 roku. Prosta konstrukcja wpływa na skuteczność usuwania karp i minimalizuje koszty. Szczęka urządzenia składa się z trzech stałych kłów od dołu oraz dwóch górnych kłów, każdy z własnym siłownikiem hydraulicznym. Zapewnia to solidny chwyt nieregularnych kształtów karp oraz ich łatwy transport. Największą wydajność i ergonomię pracy osiąga się zawieszając urządzenie na tylnym układzie zawieszenia ciągnika wyposażonego w układ do pracy tyłem. Urządzenie można zawieszać również na ładowaczach czołowych.